kochani. Zrozumiałem, że każdy facet w swojej naturze ma ryzykowne zachowania, że my, faceci, my, mężczyźni, potrzebujemy adrenaliny. My potrzebujemy adrenaliny, żeby się dobrze czuć. Od czasu do czasu potrzebujemy albo jakiejś ostrej jazdy samochodem, albo jakieś kolejki górskie, albo skoku na bungee, albo skoku z samolotu, albo nurkowania, jakichś takich ekstremalnych zachowań, żeby tak wzbudzić w sobie tę adrenalinę, gdyż my jako gatunek przeżyliśmy tylko dlatego, że nasi przodkowie potrafili walczyć z dzikimi zwierzętami i z różnymi niebezpieczeństwami. To znaczy, oni nauczyli się korzystać z tej adrenaliny i nasze ludzkie zachowania, męskie zachowania, czyli ryzykowanie życiem, ryzykowaniem utratą życia, są zupełnie naturalne. I teraz uwaga, uwaga, wniosek, teraz wniosek. To dotyczy nie tylko facetów. Kobiety mają również bardzo ryzykowne zachowania. Kobiety również żyją na granicy adrenaliny, na granicy wytrzymałości i kobiety strasznie ryzykują, tylko że kobieta nie ryzykuje utratą życia, tylko zachowania kobiety są strasznie ryzykowne i kobieta ryzykuje utratą faceta. Jasne? Jak nie, to druga część będzie.